wyczekiwana premiera Dziewczyny z Dubaju. Wiemy, tak jak ty kiedyś wspomniałaś w wywiadzie, że miałaś kontakt z dziewczynami, które się trudniły takimi rzeczami. I moje pytanie brzmi, jak wygląda, czy ty w ogóle wiesz od nich, jak wygląda seks biznes w show biznesie? Wiesz co, miałam kontakt, a może raczej wiem, które mniej więcej, znaczy wiesz, nie byłam materasem, więc nie wiem do końca, ale można się domyślać, coś tam się słyszało. Nie chcę tego oceniać, bo to jest myślę każdego indywidualna sprawa. Czy te dziewczyny są szczęśliwe i czy to jest rzeczywiście to, co chciały robić, to już zostawiam im. Ja mogę na pewno ze swojej strony powiedzieć, że ja również takie propozycje dostawałam. I to były propozycje, wiesz, zarobienia, pamiętam, chyba 60 tysięcy w 4 dni. I dla mnie to jest nierealne, żeby nie robić, jakby dostałam taki e-mail, gdzieś tam rozmawiałam z niektórymi osobami i dla nich nie było nic w tym podejrzanego. Dla mnie od razu to czymś śmierdziało, że to nie chodzi o to, żeby tylko po prostu być i być modelką, czy wiesz, że jednak za tym się coś kryje więcej. Ja, wiesz, odmawiałam takich ofert i omijałam je szerokim łukiem. A czy dziewczyny, to już zostawiam jakby im. Myślę, że ten film też ma jakąś swoją historię i myślę, że jeśli Doda chce, bo słyszałam, że Doda chce bardzo nauczyć polskie młode dziewczyny, że to jest droga donikąd, to mam nadzieję, że taka jakby będzie konkluzja tego filmu, że nie warto iść, to nie tędy droga. Czy te twoje koleżanki, o których wspomniałaś wcześniej, zaszły daleko w polskim show biznesie? Wiesz co, koleżanki, ja nie mogę ich nazwać koleżankami, bo moimi koleżankami są w ogóle osoby niezwiązane, a raczej mam przyjaciół w ogóle niezwiązanych, wiesz, z branżą. Znam mniej więcej, wiem, które to są osoby, tak? Nie wiem, ja ich... Ja nie wiem, kto w show biznesie chyba takim, że mijam je na ściankach, to chyba, albo może nie wiem o tych osobach, że to są takie osoby, tak? Nie chcę się wypowiadać. Materacem nie byłam, nie moja sprawa. Cześć, słuchajcie, zostawcie suba przeambitnym i zostawcie lajkacza. Hej!